5 minut do wyjazdu. Co by tutaj ubrać? Jakie buty? Nie co by ubrać, tylko jedne zostawiłem gdzieś w jakimś hotelu i okazuje się, że miałem tylko jedne. Takie, żeby gdzieś wyjść. A tak to same robocze mam. A to jakieś stare, zakurzone. Nie wiem, Ania, noga mi urosła. Ciasne trochę. Nie, lewa jest lepsza. Prawa mi tylko urosła. Na ostatnią chwilę nawet przyszły mi koszule, które zamawiałam, ale nie miałam czasu ich jednak przymierzyć. Żeby mi się nie nudziło, muszę rozpisać oświetlenie w naszym domu. Ale co najważniejsze, jajeczka na śniadanie. Mamy swoje jajka. A co będziemy jeść? Zabrałam boczek. Na tej keto diecie nie wiem co. Ale wiesz, wszystko jest pozamykane, restauracje. No, hot doga nie możemy, ze stacji praktycznie też nic. No i się robi lipa, McDonalda nie możemy. Ale wzięłam oliwki, wzięłam jajeczka, boczek, coś jeszcze. Nawet dla Ciebie wzięłam sos czosnkowy. Głodni nie będziemy. Zamykać? Tak. Kosmetyki wzięłam, szczoteczki, szczotkę do włosów, dla Ciebie wzięłam lakier do włosów. Grzesiek sobie lakieruje włosy zamiast żelu. No. A Ty nie? Ja? Tylko ja to używasz? No. Cały już prawie mi skończyłeś. Kupiłam sobie lakier do włosów z myślą o grzywce, że będzie się kręciła. Teraz jak jest tak wilgotno, grzywka się nie kręci. Jest prosta jak świński ogon, a Grzegorz sobie psika. A jak Wam się podoba bez? Jak dzieciak. Taki jesteś delikatny. No wiem właśnie. Jeszcze się ogoliłeś na zero? Taki bejbuś. Nie, na zero nie. To nie jest na zero. Co? To nie no, jest na jeden. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Chyba. Telefon. Halo? Ty już pojechałeś? No, wyjechaliśmy właśnie. Ale zbiornik paliwa się zamknął. A, faktycznie. Tato dzwonił, że od paliwa tutaj mamy otwarte. No pięknie. Takie małe niedopatrzenie. Ale nie wyleciałoby. Wszystko jest zabezpieczone dobrze. To nie tak, Ania, że ja mam jakieś kłopoty z pamięcią. Tylko, powiem Ci, albo też powiem Wam, jak jest dużo spraw na głowie, to właśnie takie rzeczy się dzieją, że takie pierdółki gdzieś umykają. No i tutaj, a Barbara w nogach tu będzie spawać. Albo po środku. A to są jej ciuchy, bo sobie przymierzała, a my sobie ocenialiśmy i doradzaliśmy, tak? Pokaz mieliśmy, pokaz młody. Pokaz młody. A zaraz Barbara odjeżdża Uberem i wszystkie paczki zabiera ze sobą. Szalona. Pierwsza w nocy. Kawa w słoiku. Nie chcesz pić, Grzeniu? Czy chcesz? Do tej wody przyjechaliśmy. Tak standardowo wygląda kawa u Ani. Tak właśnie wygląda. Menis wypukły u niej jest. Ale zawsze. To by nie przelała. Jeju, może ktoś zostawił patelnię, a tutaj przydałoby się coś drewnianego do mieszania. Aż po prostu się boję, ale nie ma wyjścia. Lepiej? Co? Chcecie zobaczyć, jak wyglądają naszą stylizacja? Cali na czarno, ale szczerze to się nie umawialiśmy jakoś i to było nieprzemyślane. Ja miałam mieć białą koszulę. To są stylizacje osób, które się odchudzają. Po prostu. Grzesiek, nie będzie widać przecież, buty ubieram, będzie mi cieplej. Ty poważnie mówisz? Ty masz skarpetki w... co? W dynie? Nie. To są ciasteczka. Z lukrem. Patrz, w życiu jakbyś mnie zobaczył na ulicy, byś nie pomyślał, że pod spodem mam... Teraz za każdym razem, jak będę na Ciebie patrzył, jak będziesz ubrana w jakieś kozaczki, będę myślał, że masz na stópkach dynię. To są ciasteczka. Pałac Kultury nawet widać. Nie ma
Za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Już ubieram tą maseczkę, nie krzyczcie, nie krzyczcie. Od razu tak przy okazji, że tutaj jesteśmy, zostaliśmy zaproszeni do party. Więc idziemy. Party też ma swój kanał tutaj na YouTubie i takie krótkie filmiki puszczają. Trochę się boję Moniki, ale mam nadzieję, że nas tak bardzo nie przemagluje. Co poprawiasz? Nic, siedzę sobie, tak sobie patrzę, patrzę na luster, w ogóle oświetlenie dobra, więc to jest ta myśl. Jak skończysz, to puścisz mnie też, nie, też jakoś, postaram się jakoś zmodyfikować nieco. Ale ja skończyłam, sobie siedzę. Proszę bardzo, wczepię sobie jakieś sztuczne rzęsy. Nie pożyczę ci. Kreska zrobię pod okiem. Też nie mam. Miałaś jakieś trudne pytanie? Trudne pytanie? Chyba nie, nie było trudnych pytań. Życiowe bardzo były. Tak? I niektóre osobiste, ale fajne. A ty miałeś trudne? Nie, dla mnie wszystkie były proste. Miałam same celujące oceny w szkole. To w ogóle jesteś złoty chłopak. Mhm. Złoty chłop. Grzesiek, co sądzisz? Party to jest taka gazeta, platforma w ogóle pozytywna, prawda? Patrząc na wszystkie plotkarskie. Tak. No, ja to lubię party. Czasami tam sobie manipulują tym tytułem, jakiś znak zapytania, ale lubię. A jakich nie lubisz? Tajemnica. Mieliśmy tutaj taki test zgodności, jak na ślubie niemalże. Pytania były ciekawe, nawet nas trochę zaskoczyły nasze odpowiedzi. Przygotowaliśmy tutaj porządnie. To kto wstaje częściej do dzieci w nocy? Jak myślicie? No, kogo byście wybrali? Możecie być zaskoczeni. Możecie. A teraz się zestresowałam. A teraz na nasz rolniczy kanał. Słuchajcie! Zmieniamy trochę content. Będziemy się teraz bawić w pytanie i odpowiedzi. Tak, to już było. To już było pytanie i odpowiedzi. Ale fajne to było. Tak, fajnie. Myślę, bardzo, że razem to zmontujemy. Słuchajcie, ja mogę tylko powiedzieć, że zrobiłam Ani i Grześkowi test zgodności pary. No i jak wyszło? Zaskoczeni byliśmy chyba sami swoimi odpowiedziami, ale to było fajne. A ja jeszcze wytłumaczę, że jestem taka zgrzana, bo po prostu dopiero co biegłam, szukałam telefonu. Ogólnie jestem dosyć chaotyczną osobą, co pewnie widać. I się postanowiłam trochę wam tu teraz wytłumaczyć. A za duża marynarka to taka moda, to jakbyście nie wiedziały, wiedzieli. Ja to jest zabieg celowy. Dziadkowy styl podobno rządzi. Grzesiek się tutaj ze mnie wyśmiewa. Nie wyśmiewam ale się. Ale mam nadzieję, że ktoś to jest tego żart, ceni. Żartobliwy. Ja wiem. Ja za daleko do Warszawy. To co, Grzeniek? Powiemy od razu, mamy tutaj świecę własnoręcznie zrobioną przez Monikę. Po nocach, po godzinę. Po nocach, słuchajcie, topiłam ją w nocy, wyciągałam ją dzisiaj rano, żeby dla was była gotowa. Ale zobaczcie nazwę. Ale sztos. Ona wygląda jak Oscar, oczywiście kobieta ma tu wszystkie części przysłonięte tak jak należy. Spala się najpierw głowa, ale musi ciekawie wyglądać. Ale pięknie, właśnie tak bardzo. Miałam nadzieję, że będzie się wam podobało. Śliczna. Zmiana miejsca. Jesteśmy już w CVP. Garderoba. Grzeniek, zamiast się tutaj stresować, zamiast się przygotowywać, to on filmik sobie ściąga na swojego YouTube'a. Tak? Tak. Grzesiek poszedł na nagrania chyba, a ja siedzę tutaj w garderobie. I tyle. Oj, dawno to ja się tam tak długo nie nudziłam. Nie pamiętam kiedy. Tak, tak vlogowo dzisiaj,
Będzie mi widać? I to ja powiem więcej, to się nawet kameruje. To się nawet kameruje. A tu jest Ania. Szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej, to byśmy włączyli światła, tak to ci wyłączyli scenografię. Jesteśmy w domu. Jak przyjechaliśmy, to mieliśmy bardzo ciężką noc. Naprawdę, Grzesiek potwierdzi, ile razy wstawaliśmy. Nie wiem. Ale Liwcia gorączkuje i tak naprawdę mam zagadkę, czy coś się rozwija, czy to od zębów. Najgorsze jest to, że u Janka zaczyna pojawiać się katar, który być może po prostu rozwija się jakaś choroba. Ale musimy obserwować ich jeszcze co najmniej do jutra. I tak teraz, kiedy to mówię, jest sobota, jutro niedziela, więc ciężko będzie o jakąkolwiek pomoc gdzieś, no ale zobaczymy. Na razie tragedii nie ma, ale Livia co chwilę ma po 38 stopni. Oby i taka jakaś marudna, mała. No, każdy byłby marudny, co? I tak sobie siedzimy, kolankujemy się. Zrobimy papa? Nie nagrywamy więcej. Papa, tam zrób do taty papa. 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 No. Chodź. Gdzie myszka jest? Jeszcze, pewnie ja już nie wyglądam, nie wiem czy to damy. Dzisiaj będziemy choinkę rozbierać. Już nie mogę na nią patrzeć. Livia wchodzi na ten stolik, wchodzi na kanapę, więc jak choinka zniknie, będzie trochę bezpieczniej. Nie będzie chciała, nie będzie ją kusiło po prostu, żeby się tam przyciskać. Jak ją rozbiorę, Grzesiek to wyniesie się dzisiaj. Dada! Dada! A gdzie jest kaczka? Czy wy tą choinkę rozbieracie, czy ubieracie z powrotem? Ja nie wiem o co chodzi. Jasiu, co ty robisz? O, Lidia, patrz. Dobra, udało ci się. Brawo. Mhm. Czyli już potwierdziłeś wszystko sobie, to co chciałeś? Janek chciał sprawdzić, czy dosięgnie i to sam założy.